Andrzej Duda zazwyczaj stara się w dyplomatyczny sposób odpowiadać na wszelkie zarzuty z nim związane. Teraz jednak postanowił ostro odpowiedzieć internaucie. Takiej riposty ze strony głowy państwa nikt się nie spodziewał. To pierwszy raz, kiedy tak zrobił. Andrzej Duda jest jedną z tych osób, która często komentuje sytuację polityczną i społeczną w naszym kraju na swoim Twitterze. Stara się rozmawiać z wyborcami i pokazywać swój punkt widzenia. Przedstawia tam także rządową linię programową. Znowu głośno jest w Polsce na temat sprawy z Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej cały czas czuwa nad tym tematem i cała Europa przygląda się temu, co dzieje się w Polsce. TKISN w Europie ostatnio TSUE nakazało, aby przywrócono sędziów na stanowiska. Ci podjęli taki krok i zaczęli wykonywać swoje zadania. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację do ostatniej ustawy o SN. Ostatecznie cofa ona wszystko to, o co Prawo i Sprawiedliwość walczyło do tej pory. Mówi się, że jest to krok w stronę opozycji, aby nie drażnić ich przed wyborami. Zaledwie dzień po podpisaniu jej przez prezydenta, ten skrytykował prof. Gersdorf oraz innych sędziów, że wrócili na swoje stanowiska. Mamy do czynienia wielokrotnie z takimi sytuacjami, kiedy takie osoby, jak choćby była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wychodzą i mając uprawnienie skierowania ustawy do TK, podnoszą zarzuty do DD. Konstytucyjności, a nie czynią tego, nie kierują jej do zbadania przez TK. Jest to daleko nie w porządku, jest to nieuczciwe, jest to tak naprawdę robienie publicznie polityki, a nie wykonywanie urzędu, z którym wiąże się odpowiedzialność za sprawy państwa, mówił Andrzej Duda. Andrzej Duda i jego komentarz skomentował to profesor Marcin Matczak. Jest znanym specjalistą od prawa i wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi także komentować wszelkie działania naszego rządu, które jego zdaniem są niezgodne z ustawą zasadniczą. W ostatnim poście na Twitterze napisał: prezydent oskarża, prezydent atakuje, prezydent zarzuca, prezydent poucza. Choć robi dokładnie to, co zarzuca innym i o co innych oskarża, a więc łamie konstytucję. A za moment przy choince, w orędziu wigilijnym, będzie nawoływał do wzajemnego szacunku, pisze prof. Matczak. Prezydent nie potrafił obok tego wpisu przejść obojętnie. Skomentował to w naprawdę ostrym jak na niego stylu. Zazwyczaj wypowiada się w sposób neutralny, ale dosadny. Teraz napisał tylko, no comment. Odnosząc się do dyskusji, jaka wywiązała się między profesor Matczakiem a blogerem Piotrem Wielguckim znanym jako Matka Kurka.
Nikt nie spodziewał się takiej reakcji prezydenta. Zazwyczaj stara się on komentować obszernie takie ataki na niego. Tym razem nie miał chyba zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie.